jak po prostu zaczęły się pojawiać pojedyncze przypadki w Polsce, to był taki wielki stres, wielka dezorientacja i co teraz, i jak to ma dalej wyglądać, czy też będzie wszystko pozamykane, czy co dalej, co z pracą, czy tak naprawdę będzie tutaj ta praca, czy nie. Moja codzienność zaczyna się od tego, że wchodząc do fabryki już muszę mieć maseczkę. No i tak to wygląda, że poruszamy się po fabryce w maseczkach, czyli przede wszystkim to wszędzie mamy płyny do dezynfekcji, dezynfekujemy ręce cały czas staramy się po prostu w miarę możliwości myć te ręce. Przede wszystkim te maseczki, największe takie, największa zmiana. Myślę, że relacje poprawiły się, że nie są, że raczej tak właśnie wszyscy bardziej się o siebie troszczą. Nawet przykładem jest tego to, że jak ktoś zachoruje na COVID, tak, to ma mnóstwo telefonów od współpracowników, a jak się czujesz, a czy czegoś ci nie potrzeba. Reakcja była wręcz natychmiastowa. Podejmowali szybko decyzje, robili spotkanie, rozmawiali z pracownikami, jak ma wyglądać ta praca, byli wyrozumiali. Jeżeli ktoś ma dzieci, tak, to nie było problemu, żeby pójść na opiekę. To tak naprawdę poczuliśmy się bezpieczni, tak? Przestaliśmy się martwić o pracę, bo wiedzieliśmy, że ta praca po prostu będzie. Jesteśmy dobrym zespołem. Na pewno chciałabym podziękować za zaangażowanie, za przestrzeganie zasad, duże poświęcenie. Po prostu, żeby wrócić do normalnego życia, do życia sprzed pandemii. Cześć. No, no i co zrobiłeś? A już nie tak szło dobrze. Tak, już? No, już po krzyku. Wow, nie było tak źle?